To gra fenomen, bowiem nie każdy tytuł w świecie gier elektronicznych i jego historii miał na niego aż taki wpływ, iż w następstwie swej premiery zmienił ją kompletnie. Super Mario Bros. Zapoczątkował szał na side-scrollowane platformery. Do czasu premiery tej gry królowały takie z jednym tylko ekranem akcji. Z kolei po premierze Dooma świat oszalał na punkcie strzelanek z widokiem z pierwszej osoby. Half-Life trend ten nieco zmodyfikował, stawiając większy nacisk na fabułę, przedstawiając ją w ciekawy sposób, czy nawet reprezentując bardziej realistyczny świat, zasiedlony przez więcej niż dwie strony konfliktu. A Call of Duty 4 doprowadził do degradacji tego fantastycznego gatunku. Jednak pozwolę sobie tutaj na stwierdzenie, które może się części z was nie spodobać, ale jak dla mnie, to Resident Evil jest jedną z najbardziej innowacyjnych gier w branży. Wystarczy tylko kilka minut spędzonych w sieci, by znaleźć konkretne dane, czyli przede wszystkim oszałamiającą ilość jego klonów na wszelkie konsole od pierwszego playaka i jego konkurencji, przez Dreamcasta, GameCube, Xboxa i PlayStation 2. Nie wspominając już o tym, iż czwarta część tej wspaniałej serii powtórzyła ten sukces, samemu pozostając po dziś dzień idealną grą akcji z widokiem z trzeciej osoby. Wracając jednak do pierwszej z tych gier, nawet sam Capcom, gdy dostrzegł potencjał tej dość prostej formuły, postanowił ją skopiować i przenieść w nieco inne realia. Tak powstał według wielu bardzo udany Dino Crisis. Mi jednak nieco trudniej tak nad nim ochać i achać, gdyż wydaje mi się on, pomimo posiadania pewnych naprawdę udanych i napiętych momentów, zbyt mało innowacyjny i jadący na sukcesie gry, która tę formułę doprowadziła do perfekcji, czyli Resident Evil 2. Z drugiej strony i tak wolę Kryzys Dinozaurów niż trzeciego Residenta o podtytule Nemesis. Swoją drogą, obie te gry świętowały swą premierę w 99. i obie otrzymały ulepszony port na Dreamcasta. Tak więc fakt, że Dino Crisis 2, który swą premierę świętował zaledwie rok później, takowego nie otrzymał, jest dla mnie dość niezrozumiały, a wręcz lekko irytujący. W 2000 roku Dreamcast bowiem trzymał się jeszcze tak całkiem, więc wydanie nań nawet prostego, takiego banalnego portu było dobrą inwestycją ze strony Capcomu. Nie rozumiem braku portu tej gry na Dreamcasta. Jedynym logicznym wytłumaczeniem jest to, że Capcom chciał tutaj zrobić jedną z najlepszych, a przynajmniej jedną z moich ulubionych gier akcji na szaraczka. Nie przesłyszeliście się, moi drodzy. Stworzony i wydany w rekordowo krótkim czasie Dino Crisis 2 porzucił formułę Residenta. Walnął w kąt ambicje związane ze straszeniem, a przerodził się w typowo arcade'ową, dynamiczną grę akcji, w której nasi bohaterowie są w stanie wystrzelić kilkaset pocisków bez konieczności przeładowania, zabijając przy tym dziesiątki super agresywnych dinozaurów i zdobywając punkty do wydania na lepsze givery oraz amunicję. I to jest piękne! Nie mógłbym chcieć niczego więcej, zwłaszcza biorąc pod uwagę bardzo intuicyjne, łatwe sterowanie, dzięki któremu zawsze jesteśmy w stanie w porę wystrzelić tam, gdzie chcemy, a podczas robienia uników nie tracimy orientacji. Co wówczas, zwłaszcza wśród gier opartych na prerenderowanych tłach, nie było zbyt oczywiste. Większość z nich do dzisiaj muszę grać na D-padzie zamiast na analogach, a pragnę tu zauważyć, iż są przy tym znacznie wolniejsze od drugiego kryzysu dinozaurów. Jeśli mogę tutaj zacząć od najmniej ważnego aspektu każdej gry, jaka kiedykolwiek została stworzona, czyli od oprawy wizualnej, to tak, gra jest jak na swoją platformę śliczna. Pod warunkiem, iż weźmiemy pod uwagę, jak dokładne modele 3D nam oferuje i w jakich ilościach, zachowując przy tym wymaganą płynność. Pierwszy Dino Crisis zasłynął m.in. tym, że zrezygnował z prerenderowanych teł, z których korzystała monstrualna większość podobnych gier. Zamiast tego skorzystano z dobrodziejstw pełnego 3D. Miało to oczywiście swoje wady i zalety. Przede wszystkim jednak oferowało mniej detali i bardziej obciążało sprzęt, co jest do przełknięcia w wolniejszej grze z gatunku horroru, ale nie sprawdzało się w szybkiej grze akcji. Tyle powiedziawszy, Dino Crisis 2 to gra ładna, estetyczna i co najważniejsze, działająca płynnie.
O rok starszy Parasite Eve 2 jest moim zdaniem bardziej widowiskowy, ale to bez znaczenia, biorąc pod uwagę to, że oprawa wizualna spełnia tutaj swoje zadanie. A skoro już przy oprawach jesteśmy, audio jest również na całkiem wysokim poziomie. Gra aktorska może i nie wznosi się na wyżyny, ale też nie wieje kiczem, jak to wciąż w podobnych grach bywało standardem. Na szczególną uwagę zasługuje jednak dźwięk otoczenia, bowiem jako iż mamy tu do czynienia ze statyczną kamerą, która zmienia swoje położenie jedynie gdy podejdziemy odpowiednio blisko krawędzi jednego tła, to znaczy, iż szybkie i mnogie dinozaury mogłyby nas łatwo zaskoczyć. Tymczasem gra fantastycznie sygnalizuje nam zbliżający się atak, chociażby szelestem trawy z odpowiedniej strony. Dzięki temu osobiście jestem w stanie błyskawicznie zlokalizować nawet niewidzialnego jeszcze wroga i kilkoma strzałami na oślep go rozwalić. Ponadto muzyka jest, no cóż, jest po prostu dobra. Może chwilami trochę zbyt chaotyczna, ale ogólnie ładnie komponuje się z grą akcji, która wciąż potrafi wprowadzić elementy budujące przyjemne napięcie. Szkoda, że Sayaka Fujita, która odpowiada za te utwory, stworzyła nagrania jedynie do obu części Dino Crisis, a następnie zniknęła ze sceny. Gdyby dać jej szansę, myślę, iż mogłaby się odpowiednio rozwinąć. O fabule, jak w przypadku większości gier Capcomu, nie ma co się rozpisywać. Firma ta nigdy nie kładła nacisku na scenariusz, fabułę ani dialogi. Miały one przekazywać podstawowe informacje i tyle. W sumie ich najlepsze gry są pod tym względem najbardziej kiczowate i bezsensowne. W Dino Crisis 2 jest po prostu słabo. Ot mamy za zadanie przenieść się w czasie za pomocą bramy czasu, aby uratować mieszkańców miasta Eda, Edka i Ediego. Jako iż to przeniosło się w czasie przez niepowodzenie eksperymentu, czy coś takiego. Po drodze napotkamy cyborgi i ludzi niemowy, broniących dinozaurów. Jak się później okaże, to wszystko za sprawą tego, że leczono je lekami dla dinozaurów i teraz mają umysły dinozaurów. Czy jakieś tam podobne brednie. A poza tym są z przyszłości, a nie przeszłości, bo coś tam się stało, że trzeba było ratować dinozaury, przenosząc je w przyszłość. Nonsens totalny, a zarazem typowy dla Capcomu. Narzekać na coś takiego, to jak kupić najtańsze piwo w Biedrze i krzywić się, że ma posmak czystego spirytusu. Wiesz co bierzesz, więc skąd to zdziwienie? Malej powiedziałem, niezły jestem. Fortunnie, gra ta broni się gameplayem, który jest wciągający jak jasna cholera. Ktoś mógłby oczywiście powiedzieć, że bieganie z jednego ekranu na drugi, strzelając nieustannie do dinozaurów i eksterminując je całymi dziesiątkami, brzmi na monotonne oraz niezbyt innowacyjne. Ja mogę to skomentować tylko w jeden sposób. Bieganie z jednego ekranu na drugi, strzelając nieustannie czy to do dinozaurów, demonów, czy też jakiegoś innego nieumarłego ścierwa, nigdy nie będzie, a przynajmniej nie powinno być nudne. Innowacyjne zresztą też jakoś tam specjalnie być nie musi. No dobra, to jeszcze raz. Dokładnie. Zacznijmy od tego, że mamy dwie grywalne postaci, a gra sama przerzuca nas w portki to jednej, to drugiej. Nowy dla serii Dylan jest odporniejszy i ma w mojej opinii lepsze uzbrojenie. Działo przeciwczołgowe chociażby rozwala jednym, dwoma strzałami nawet te dinozaury, które inaczej moglibyśmy ubić jedynie przy użyciu dziwnych taktyk polegających na atakowaniu słabego punktu. Regina z kolei może i jest mniej wytrzymała, ale za to gorzej uzbrojona. Fortunnie, więcej czasu spędzimy w przepoconych gaciach Dylana. W sumie, no dobra. Niech będzie, że kilka pukawek naszej czerwonowłosej heroiny pozwala na atakowanie dwóch celów jednocześnie, a przy tym są lżejsze, dzięki czemu można jednocześnie biegać i strzelać. A jak już powiedziałem, strzelać będziemy dużo. W sumie to niemal bez ustanku. Przy okazji zwrócę tutaj uwagę na jeden całkiem sprytny zabieg z fabułą tej gry. Skoro nie jesteśmy w przeszłości, a przyszłości, to nikt, kto chciałby zgrywać wielkiego naukowca, nie może narzekać, że tak naprawdę te różne gatunki dinozaurów żyły w dalszych od siebie epokach niż my, jako ludzie, od ostatniego z nich. A co za tym idzie, możemy doprowadzić je do kolejnego wymarcia. Może ten cały Capcom wcale nie był taki głupi.
Za uśmiercanie dinozaurów otrzymujemy punkty. Im szybciej rozwalamy poczwary, tym więcej. Ponadto, jeśli uda nam się przejść cały jeden obszar bez odniesienia najlżejszych nawet obrażeń, doliczona zostanie ogromna premia, o którą warto się starać. Jako iż wszystko, począwszy od apteczek, dodatkowego ekwipunku, amunicji, większych magazynków, na nowych giwerach kończąc, kosztuje ich całkiem sporo. Naturalnie, ktoś mógłby wpaść na genialny pomysł grindowania co łatwiejszych obszarów. Ale panie i panowie z Capcomu przewidzieli taki scenariusz i nałożyli ograniczenie w respawnie wrogów. Tak więc po chwili ci przestaną się zwyczajnie pojawiać. I dobrze. Gra ta jest bowiem na tyle prosta, że grając normalnie powinniśmy mieć wszystko dokładnie w chwili, gdy będzie nam potrzebne. Muszę też tutaj przyznać, iż to wcale nie tak, że nie będziemy tu robić nic innego jak tylko strzelać i strzelać. To znaczy, głównie to będziemy robić, ale gra ma też nieco wolniejsze, bardziej klimatyczne momenty. Czy to jakąś ucieczkę, czy zagadkę, a kiedy indziej znowu zapewni nam więcej strzelania. Ale dla przykładu w trybie FPP i z użyciem stacjonarnego działka lub CKM-a. Osobiście moimi ulubionymi momentami są te z T-Rexem. Of course! Oraz bardzo klimatyczna sekcja podwodna. Niestety, Dino Crisis 2 to ekstremalnie krótka gra, która wystarczy nam na max dwa krótkie wieczorki. Jednak, jak przystało na grę wydaną na przełomie lat 90., kiedy to standardem był dodatkowy content do odblokowania, to i tutaj możemy odblokować chociażby arenę dinozaurów, na której solo lub z kimś możemy udawać, że gramy w Tekena. Tyle, że zamiast Gona możemy wybrać T-Rexa. Zapewne, gdyby gra ta premierę miała na PlayStation 4 lub 5, cała ta arena stanowiłaby DLC za jedyne 19,99, a T-Rex byłby kolejnym DLC za 6,69. No ale spoko. Jeśli należysz do młodszego pokolenia, które nie pamięta, iż kiedyś cała zawartość gry była do odblokowania w niej samej, a nie wycinania z niej w celu późniejszej odsprzedaży w takich malutkich, maciupeńkich kawałeczkach, to w chwili odblokowywania tej wspomnianej areny możesz skorzystać z umieszczonego w opisie specjalnego linku i przelać mi całą swą wypłatę. Dzięki temu poczujesz się, jakbyś grał w nową grę. Bo w końcu trochę siara opowiadać swoim kumplom, którzy nieustannie chwalą się swoimi PlayStation 5 czy RTX-ami 3090, że grasz na jakimś tam starym, gównianym PlayStation 1, na którym to nawet nie można zapłacić 100 milionów dolarów za odblokowanie jakiejś tam dodatkowej postaci w losowej grze. Podsumowując, Dino Crisis 2 jest świetną, a wręcz jedną z najlepszych gier akcji na pierwsze PlayStation. Odejście od konceptu kolejnego klona Residenta do dynamicznej gry akcji rodem z arcade było najlepszą decyzją, jaką mogli podjąć jej twórcy. I dzięki temu otrzymaliśmy coś całkiem unikatowego, grywalnego i pamiętnego po dziś dzień. Ja zawsze, gdy wspominam granie na szaraczku, to zaraz obok hitów takich jak Medal of Honor, Crash Bandicoot czy Tekken 3, pamiętam o bieganiu przez dżunglę, strzelając do dinusi. W związku z czym, moja opinia nie jest w żadnym stopniu obiektywna. I dobrze, gdyż nie istnieje coś takiego jak obiektywna recenzja. A za to mogę bez chwili wahania polecić wam, byście przypomnieli sobie o tej dzisiaj lekko zapomnianej już grze. A jeśli jej nie znasz, to nie powinieneś zbyt długo zwlekać i również zaprosić ją na dwa, góra trzy wieczory. No chyba, że nie lubisz fajnych gier akcji, w których dziesiątkuje się dinozaury. Nie wnikam.